Ponad 1000 osób z całej Polski przyjechało do Koszalina, by wziąć udział w rekolekcjach prowadzonych przez ojca Jamesa Manjackala. Ojciec James to misjonarz ze zgromadzenia Świętego Franciszka Salezego. Pochodzi z regionu Kerala w południowych Indiach i głosi rekolekcje odnowy charyzmatycznej na całym świecie. Ojciec James to człowiek niezwykły, bardzo prosty. To, o czym mówi, to charakteryzuje także, kim jest. Nie mówi rzeczy wielkich w sposób trudny, a wręcz odwrotnie. Piękne i tajemnicze rzeczy, które powinniśmy znać, mówi w tak obrazowy sposób, że właściwie odkrywa prawdę, która staje się dla wielu ludzi jakby nowym doświadczeniem Pana Boga, spotkaniem z Panem Bogiem. Pierwszy raz jest w Koszalinie, mam nadzieję, że nie ostatni. Tak jak wiemy, od kilkunastu lat głosi rekolekcje też w Europie, w różnych państwach, miastach. To jest chyba w ogóle, jeśli chodzi o wszystkie kraje świata, to 102 kraj jako kraj, w którym głosi rekolekcje. Ojciec James nie boi się mówić o grzechu, nie boi się mówić o zagrożeniach, obecnych zagrożeniach wobec człowieka, które z każdej strony jakby człowiek ma te zagrożenia, nazywa je po imieniu i pokazuje konkretne przypadki. Ojciec James jakby o tyle jest wyjątkowym człowiekiem, że tą wyjątkowość, którą Bóg daje każdemu z nas, on odkrył w sobie. I w pewnym momencie stanęli na jego drodze życia ludzie, którzy też pomodlili się za niego. On doznał uzdrowienia, bo opowiadał wczoraj na świadectwie swoim o tym. I dlatego on taką tą drogą zaczął iść, takiego odważnego też kroczenia za Jezusem, pełnienia Jego woli, ale modlitwy też za innych, głoszenia Jego. I myślę, jestem pewien, że każdy z nas jest wezwany do tego. Ja też. I to, co my możemy robić, to ja odkryłem jakąś tam ścieżkę muzyczną, zbieramy ludzi i razem się modlimy. Tutaj przyjechaliśmy chyba 4 czy 5 samochodami z Lublina, dla nas było to też ważne i nieprzespane noce i tak dalej, ale żeby razem stawać i służyć muzycznie, to znaczy no, wielbić Boga, to co możemy zrobić, no nie? Także sam ojciec jeszcze, podkreślam, jest wyjątkowy, Bóg na pewno go jakoś obdarował do tego, żeby głosił, to przez lata też wypracowywał. Tak jak ja rozumiem sobie, wyobrażam sobie takiego człowieka, ale wierzę, że każdy z nas jest wezwany do tego, żeby odkrywać tą niesamowitość bycia dzieckiem Bożym, po prostu. To jest dla mnie niesamowite. Mi to bardzo dodaje odwagi, kiedy sobie patrzę na niego i myślę sobie, kurczę, no właśnie, on w pewnym momencie odkrył, że uwierzył w rzeczy, w których ja jeszcze na przykład może nie uwierzyłem. Czyli każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby odkrywać to, co Bóg nam daje. Ojciec James Manjackal nie pozwala nikomu rejestrować prowadzonych przez siebie rekolekcji, bo jak mówi, to prywatne spotkania jego i uczestników takich rekolekcji. Te rekolekcje mają taki charakter zamknięty. Nie chodzi, że jesteśmy na to zamknięci, czy na ludzi z zewnątrz reagujemy wrogo. Absolutnie nie. Tylko ojcu zależy, żeby od początku do końca być, ponieważ to nie jest zbiór opowiastek. To nie jest zbiór różnych luźnych konferencji, to jest po prostu pewne prowadzenie. Ojciec od początku do końca ma, wierzę, na modlitwie ułożony plan, przez który chce przeprowadzić ludzi. Udało nam się jednak zapytać misjonarza o to, jak widzi przyszłość polskiego kościoła katolickiego. I have a fear and a hope. Mam zarówno obawy, jak i nadzieję. A fear whether Poland will follow the West. Obawy, czy Polska nie pójdzie za tym, co się stało na Zachodzie. I pray that it will not happen. I modlę się, aby się to nie stało. Because your culture is quite different from the culture of the West. Ponieważ wasza kultura jest inna niż kultura Zachodu. Eastern culture is quite different. Wschodnia kultura jest inna. And Polish are Eastern. A Polscy żyją na wschodzie. I'm also from the east. Ja również jestem z wschodu. That's why I feel at home here in Poland. Dlatego tutaj w Polsce czuję się jak u siebie w domu. I'm not discriminating the West. Nie dyskryminuję zachodu. But in the east we see people who are more religious and spiritual. Ale na wschodzie widzimy, że ludzie są bardziej uduchowieni, mają więcej wiary. So even if the Western culture are brought here, I don't think it will survive. I nawet jeśli zachodnia kultura jest tutaj przynoszona, nie sądzę, aby ona mogła przetrwać. Because the root of religious life in Poland or in Czech Republic or in the Eastern culture is well rooted. ponieważ korzenie życia wiary, życia religijnego w Polsce, w krajach wschodnich, te korzenie są bardzo głęboko. It is in the blood. Bo to jest w krwi. That's why I tell the Polish, in blood you are Catholic. Dlatego mówię Polakom, wasza z krwi jesteście katolikami. I say even those who are not going to church. Nawet ci, którzy nie chodzą do kościoła, nie przyjmują sakramentów. They're Catholic in the blood. Oni są katolikami poprzez swoją krew. Go away from the Catholic Church. Nie mogą odejść od kościoła katolickiego. Maybe there may be a shortage in practice of the Catholic Church. Być może nie będzie tam u nich praktykowania. Maybe a spirit of anti-institutionalism. Może być taki duch antyinstytucjonalizmu. But in the heart, in the spirit, they will be Catholic. Ale w sercu, w duchu będą katolikami. But here the bishops and the priests also have a duty. Ale tutaj kapłani i biskupi również mają swój obowiązek. To preach more the word of God and evangelize. Aby jeszcze bardziej głosić Słowo Boże i ewangelizować. Because lot of ignorance. Bo jest dużo ignorancji, niewiedzy. Many people do not know the Bible. Wiele osób nie zna Biblii. They do not know the teaching of the catechism. Nie zna nauczania katechizmu. I'm preaching now to 1,000 people. Teraz głosiłem dla 1000 osób. I asked how many have read the Holy Bible at least once. Zapytałem, ile z nich przeczytało Pismo Święte w całości przynajmniej raz. There were hardly 20 people among 1,000. Było być może 20 osób spośród 1000. And I asked how many people have read the catechism of the Catholic Church, not even 10. A kiedy zapytałem, ile osób przeczytało katechizm Kościoła katolickiego, to nawet nie było 10 osób. Here we see the need of evangelization. I tutaj właśnie widać potrzebę ewangelizacji. Preaching the word of God. Głoszenia Słowa Bożego. And then I'm sure Poland will continue growing in Catholic life. Jestem pewien, że wtedy Polska będzie wzrastać w swoim życiu katolickim. But if we stop preaching, ale jeśli przestaniemy głosić, the Poland may follow the suit. Być może Polska pójdzie za innym ich przykładem. Look at the West. Spójrzmy na zachód. France, Spain, Germany. Francja, Hiszpania, Niemcy. No sufficient preaching of the word of God. Nie ma tam wystarczająco głoszenia Słowa Bożego. That's the difference. To jest różnica. Oddaję mój smutek, oddaję mój śmiech. Odwysła nam stół, aby wziąć radość Twą. Mówię tak. Ja chciałam pogłębić moją przyjaźń z Panem Jezusem. Chcę się, po prostu potrzebuję takiego głębokiego zjednoczenia z Panem Jezusem. Poza tym szukam odpowiedzi na wiele trudnych pytań, jak sobie poradzić w życiu z różnymi problemami, z chorobami. I poczułam to taki ogrom łaski Bożej, bo w czasie tych rekolekcji zadzwonił do mnie uczeń. Znaczy SMS-a przysłał, przepraszam. I napisał: Pani Mario, czy może się Pani pomodlić za moją babcię, która przed chwilą umarła. Może jej Pani pomóc, błagam. I to mnie tak poruszyło. Poczułam, że ktoś potrzebuje mojej pomocy, że jestem potrzebna. Ale byłam jednocześnie ciekawa, co to za uczeń. I, znaczy nie wiedziałam nawet, że to uczeń, bo się nie podpisał. I zapytałam, odpisałam, że oczywiście pomodlę się, ofiaruję komunię świętą, odpust. Ale nie wiem, od kogo telefon. I on podpowiada, odpisuje Igor. Okazuje się, że to Igor z klasy, już której nie uczę, z gimnazjum. No więc bardzo mnie to po prostu tak podbudowało. Przyjechałam tutaj z Warszawy i oczywiście miałam trudności z tym, żeby zorganizować opiekę nad dziećmi i tam wiele przeszkód. I w zasadzie chciałam już się podać i nie jechać. No i wtedy się pomodliłam, czy ja mam jechać, czy nie jechać, i dostałam takie słowo, że nie wyście mnie, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc wydali. No i stwierdziłam, że w takim razie niech się dzieje co chce, ja po prostu tutaj muszę być. I przyjechałam tutaj z taką intencją jakby uzdrowienia rodziny, bo wiem, że jakby wiele złego się dzieje też i w mojej rodzinie, i tak od pokoleń się dzieje źle. I pomyślałam sobie właśnie, że potrzeba takiego wielopokoleniowego uzdrowienia. No i z taką intencją tutaj przyjechałam. Znaczy, oczywiście to uzdrowienie też jakoś w jakiś sposób musi dotknąć mnie, także nie mogę zmieniać innych, ale mogę zmieniać siebie. Jakby świadectwo mojego życia też i to moja świętość tak będzie zmieniać też moich najbliższych.